Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, kim jest Twój mentor. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymacie dzisiaj jasną odpowiedź na to pytanie. Najpierw przyjrzyjmy się definicji mentora. Jak widzimy, podstawową definicją słowa mentor to doświadczony i mądry doradca. Dzięki synonimom możemy zrozumieć, jaka jest rola mentora. Mentor to doradca, przewodnik lub nauczyciel. Teraz zastanówmy się, dlaczego powinniśmy mieć mentora. Mentor to doradca. Doradca to osoba, która komuś pomaga, prawda? Bez względu na to, jaka to dyscyplina. Rolą mentora jest pomaganie podopiecznemu w osiągnięciu sukcesu. Czy w swoim życiu wszyscy możecie robić wszystko doskonale samodzielnie, nie otrzymując pomocy od kogoś innego? Nikt nie może, prawda? Kiedy patrzymy wstecz na nasze życie, zdajemy sobie sprawę, że wiele razy otrzymywaliśmy pomoc od mentora, aby dotrzeć tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Nie ma nikogo, kto odniósłby sukces bez pomocy mentora. Wasz sukces zależy głównie od dwóch czynników. Po pierwsze jakość porady, a po drugie Wasza wola podążania za radą mentora. Bez względu na Waszą wolę, Wasze wyniki mogą być tak wysokie jak jakość porad, których przestrzegacie. Dlatego możemy łatwo zrozumieć, że duża część naszego sukcesu zależy od tego, kim jest nasz mentor. Jest wiele przykładów ludzi, którzy odnieśli sukces dzięki pomocy specjalnych mentorów. Dzisiaj przedstawię Wam trzy przykłady. Najpierw chciałbym omówić Marka Zuckerberga. Jako jednego ze swoich mentorów wymienił Steve'a Jobsa, założyciela Apple. Innym przykładem jest Bill Gates. Jednym z jego mentorów był Warren Buffett. Co ciekawe, to właśnie jego matka pomogła mu poznać jego mentora. Teraz popatrzmy na przykład całego narodu Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Stany Zjednoczone, które zostały założone w 1776 roku, są największą potęgą gospodarczą i militarną na świecie. Jak Stany Zjednoczone mogły stać się najpotężniejszym krajem w mniej niż 250 lat. Fundamentem każdego narodu jest jego konstytucja. Chociaż mogą istnieć różne czynniki sukcesu Stanów Zjednoczonych, konstytucja była głównym czynnikiem. Ich konstytucja musiała zapewnić, żeby były one zjednoczone, mimo że ich obywatele pochodzą z wielu różnych środowisk, kultur i religii. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych zadali sobie pytanie, jak możemy rozwijać naród o tak dużej różnorodności. Artefakt znajdujący się w British Museum stanowił natchnienie ojców założycieli. To był cylinder Cyrusa. Neil MacGregor, dyrektor British Museum, wyjaśnił, że ojcowie założyciele byli pod wpływem króla Persji, Cyrusa. Z powodzeniem rządził ludźmi z wielu różnych kultur. Z tego powodu, kiedy Stany Zjednoczone zastanawiały się, jak mogą rządzić wielokulturowym państwem, Thomas Jefferson zwrócił się do Cyrusa po inspirację. Kazał nawet swojemu wnukowi przestudiować dzieje króla Cyrusa. Król Cyrus zainspirował konstytucję, na której zbudowano fundamenty Stanów Zjednoczonych. Zwykle, gdy król panuje nad królestwem, zazwyczaj przejmuje kontrolę nad podbitymi ludźmi i zmusza ich do pracy dla niego. Ale Cyrus był zupełnie inny. Izraelici, którzy byli uciskani przez Babilon, zostali uwolnieni przez Cyrusa i mogli wrócić do ojczyzny. Nie tylko otrzymali proklamację od Cyrusa, aby odbudować swoją świątynię Boga w Jeruzalem, ale nawet otrzymali wsparcie materialne. Cyrus nie podjął tej decyzji samodzielnie. On też miał mentora. Ja pójdę przed Tobą, ja wzbudziłem go. Prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych. To proroctwo w Księdze Izajasza zostało dane około 170 lat przed podbiciem Babilonu przez Cyrusa. Bóg wszechmogący ma nie tylko duże doświadczenie, które powinien mieć każdy dobry mentor, ale nawet może przewidzieć przyszłość. Możemy łatwo zrozumieć, że Bóg jest doskonałym mentorem, prawda? To Bóg nakazał Cyrusowi uwolnić Izraelitów i odbudować świątynię Jeruzalem. Dlatego Cyrus był wyjątkowym królem, który przeszedł do historii jako inspiracja dla ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy teraz, kto jest mentorem Kościoła Boga. Chrześcijaństwo, które rozprzestrzeniło się na cały świat, dramatycznie upada. Na przykład Europa jest znana ze swojego rozległego chrześcijańskiego pochodzenia, ale nawet europejscy teolodzy badają obecnie upadek chrześcijaństwa. W artykule opublikowanym w The Guardian Stephen Balavant, profesor teologii, powiedział: Chrześcijaństwo jako standard, jako norma, przeminęło i prawdopodobnie zniknęło na zawsze. Zjawisko to występuje w chrześcijaństwie na całym świecie. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo nie odnosi już sukcesów. Mimo to Kościół Boga, Towarzystwo Misji na Świecie, nadal się rozwija. Jego wolontariat zadziwia świat. Z tego powodu Kościół Boga otrzymał wiele różnych nagród prezydenckich, takich jak nagroda Królowej Wielkiej Brytanii za wolontariat, trzy różne certyfikaty prezydenckie w Korei i nagrodę prezydenta Stanów Zjednoczonych za wolontariat. Ale te nagrody są tylko małym sukcesem w porównaniu z największym sukcesem Kościoła Boga. Bill Gates powiedział, że jedną z rzeczy, których nauczył się od swojego mentora Bafeta, było to, jak cenny jest czas. Bez względu na to, ile macie pieniędzy, nie możecie kupić czasu. Każdy z nas ma 24 godziny na dobę, prawda? Nawet bogaci ludzie nie mogą wydłużyć swojego życia o rok. Ale nam, dzieciom Boga, obiecano życie wieczne i wejście do wiecznego Królestwa Niebios, gdzie nie ma już śmierci, smutku, krzyku, ani bólu. No crying, no pain. Spośród wszystkich naszych osiągnięć jest to naprawdę największy sukces, prawda? Z pewnością w Kościele Boga jest mentor, który sprawił, że odnosi się taki sukces. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. Czy baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził, nie oznacza, że Bóg będzie ich mentorem. Izajasz również prorokował, że Bóg będzie naszym mentorem. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Mentor jest nauczycielem. Jest to kolejne proroctwo, które pokazuje, że Bóg będzie naszym mentorem. Dlaczego więc tak wiele kościołów chrześcijańskich już nie odnosi sukcesu, mimo że wierzą w Boga? Do kogo odnoszą się Twoi synowie w Księdze Izajasza? Kiedy czytamy poprzednie wersety, zdajemy sobie sprawę, że Twoi synowie tutaj odnoszą się do dzieci Jeruzalem. Do kogo więc odnosi się Jeruzalem? Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Rzeczywistość Jeruzalem to nasza niebiańska matka. Jej dziećmi są ci, którzy odniosą prawdziwy sukces w wejściu do Królestwa Niebios. Kościół Boga jest dzisiaj jedynym kościołem, który wierzy w Boga Matkę. Nasza niebiańska matka, która mieszka z nami dzisiaj, jest mentorką Kościoła Boga. Z tego powodu Kościół Boga odnosi sukcesy we wszystkim, co robi. Tak jak fizyczna matka poświęca się odgrywaniu roli mentorki dla swojego dziecka. Tak nasza niebiańska matka robi to samo. Niebiańska matka poprowadziła Kościół Boga, który na początku był mały i skromny do sukcesu. Członkowie Kościoła Boga służą swoim sąsiadom poprzez różne wolontariaty, ale ich największym życzeniem jest odniesienie ostatecznego sukcesu. Z tego powodu Kościół Boga stara się głosić 8 miliardom ludzi, aby świecić miłością naszej niebiańskiej matki, której jedynym życzeniem jest, aby wszyscy weszli do Królestwa Niebios. Mam nadzieję, że dzięki tej prezentacji znaleźliście konkretną odpowiedź na pytanie, kim jest Twój mentor. Na tym chciałbym zakończyć moją prezentację. Oddaję wszelką cześć, chwałę i wieczne dzięki niebiańskiemu Ojcu i Matce, którzy są moimi mentorami. Dziękuję Wam bardzo.